Welcome to Learn Polish Podcast, episode number 412. You can find all our episodes on learnpolishpodcast.com. If you're new, go back to start. The build is go along. You'll find the links in the show notes. And we're on Rumble, YouTube, and BitChute. And be sure you subscribe and give us a thumbs up, because I usually say that at the end, but it's important if you do that. It helps us grow. You get lessons and come on the steam, polonaswitch.com. And I'm a podcasting coach, and I'm helping people get on other shows. And you can find everything about me, bio.link/podcaster. We'd like to thank our sponsor, danielpacker.com, helping people with anxiety and stress. He's got a 90% success rate, and you only pay if he helps you. So be sure to check him out, danielpacker.com/call if you want to book a call. Cześć, kamera. Cześć, Roy, dzień dobry, witam Cię serdecznie i wszystkich naszych słuchaczy. I już nie mogę doczekać się naszego kolejnego podcastu. Dzisiejszy temat, uwaga, uwaga, zobaczymy, co Roy przygotował dla nas. O, komplementy! Roy, to bardzo miłe. Widzę, że to są komplementy dla kobiet, ponieważ wszystkie przymiotniki, czyli all adjectives, tak, mają końcówkę a. They have ending a, czyli to jest specjalnie komplement do kobiety, bo gdyby to był mężczyzna, to byłaby końcówka y, jak przepiękny, uroczy, a tutaj mamy specjalnie zrobione komplementy dla kobiet. Bardzo to miłe, dziękujemy, dziękujemy. Czyli mężczyźni na tym podcaście uczą się, jak mówić komplementy kobietom, a kobiety uczą się, jak otrzymywać, how to receive, tak, żeby zrozumieć komplementy, czyli co mówią mężczyźni. You are, czyli jesteś. I teraz co możemy powiedzieć do kobiety? Jesteś przepiękna. Przepiękna, beautiful. And I thought, like, piękna was beautiful. Też jest piękna. So what's the difference between przepiękna and piękna? Myślę, że przepiękna jest more than beautiful, tak? Even more than beautiful. Dobrze, jesteś przepiękna. Jesteś urocza. You're lovely. Urocza. Roy, znasz to słowo urocza? Jesteś urocza? Well, po polsku nie. Fajnie, oczywiście. Możesz uczyć się dzisiaj intensywnie i później praktykować i mówić miłe słowa kobietom. Jesteś urocza. Jesteś śliczna. Śliczna is beautiful. Jesteś ładna. Ładnia, pretty. Jesteś atrakcyjna. Attractive, atrakcyjnie. Roy, chyba nigdy nie używałeś takich słów. Czytasz, jakbyś pierwszy raz to czytał w życiu. Dlatego jestem single. Jesteś słodka. Jesteś słodka. You are cute. And like sweet is słodki, yeah? Because sometimes you can say you can sweet. Tak samo, bo słodka może być herbata jak sweet tea, ale też słodka kobieta jak cute. Ale czyli słodka jest albo sweet, but albo cute. But you wouldn't say sweet to a kobieta, as in the word sweet, no? It's always cute. No bo to jest słodka, mówisz, jesteś słodka, słodki cukier, słodka kobieta. We have one word, tak? Słodka. Ale słodka kobieta, it's not about that she has sugar. Tylko słodka jak cute. But Alice, cukier is sugar, so słodki is sweet. So you can say you're sweet, tak? Tak. Sweet kisser na przykład. Tak? Słodki buziak. Mhm. Tak. Tak. Jesteś niesamowita. You're amazing. Niesamowita. Awesome. Mhm. Jesteś cudowna. Cudownia. Amazing. Awesome was the first one. Wspaniała. You're wonderful, wspaniała. Jesteś przecudna. Przecudnie, gorgeous. Roy, ja mam wrażenie, I have such impression, tak? że ty nie znasz tych słów. Że czytasz je jak znam, no, raz. Niesamowita znam, wspaniale znam, like, ładnie oczywiście, pięknie, nie przepiękne, to jest nowe dla mnie. No dobrze, to powtórzmy jeszcze raz te słowa, żeby wszyscy mogli zapamiętać te komplementy i stosować to use w życiu codziennym. Przepiękna. Jesteś przepiękna. You are beautiful. Urocza. Urocza. Lovely. Śliczna. Śliczna. Beautiful. Ładna. Ładna. Pretty.
atrakcyjna, atrakcyjna, attractive, słodka, słodka, cute, niesamowita, niesamowita, awesome, cudowna, cudowna, amazing, wspaniała, wspaniała, wonderful, przecudna, przecudnia, gorgeous. No właśnie, i teraz wszyscy, kiedy ten podcast skończy się, wszyscy mężczyźni biorą do ręki telefon i piszą SMS-a do swojej kobiety: jesteś? I proszę napisać trzy, minimum trzy przymiotniki, tak? At least three adjectives, tak? Czyli raz, dwa, trzy i call to action, tak? Wezwanie do działania. A następna lekcja będzie dla chłopak, tak? Może to... nie następna, ale pomyślę w przyszłości. Myślę, że to będzie opcja. Dobrze, dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, Kamila. Dziękuję. So you can get lessons from Camilla's team, PolonaSwitch.com. You can find all our episodes on there, PolishPodcast.com. We're on BitChute, YouTube, and Rumble. Be sure to give us a thumbs up, subscribe, share with your friends. And also, if you know of different Facebook groups and different groups that we should join, please write to us and let us know. You'll find it in our website and how to contact, and then we'll get the message then. We'd really appreciate that. You can find everything about me, my podcast coaching, and all the other stuff that I do, my podcast as well, on bio.link/podcaster. And we'd like to thank our sponsor, danielpackard.com, helping people with anxiety. He's got a 90% success rate. He can do it in 6 weeks. And if he doesn't help you, you don't pay. So it's well worth checking it out. danielpackard.com/call if you want to just book a call. Until next week, dziękuję bardzo i do widzenia. Do widzenia.